się do castingu Talent Show. Czeka na ciebie 18 tysięcy złotych. Więcej szczegółów na www.realfarm.pl. Turbo Cox in the hell. Siema, siema. Dzisiaj kolejny odcinek mojego programu Turbo Cox. Jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie. No i oczywiście, tak jak zawsze wspominałem, w tej serii, oprócz małych wyjątków, mamy tylko i wyłącznie dzików ważących ponad 100 kg. Utytułowanych w dodatku dzików. Dzisiaj będzie też jeden z nich, a to jest taki wariat, który, jak ja teraz przyjechałem, to okazało się, że on już zrobił trening swój, klatkę i plecy, a teraz będzie trenował ze mną barki i którąś część ręki, bicepsa albo tricepsa, nieważne. Słuchajcie, dzisiejszym moim gościem jest człowiek, który jest wicemistrzem Europy Federacji IFBB. Zresztą w roku 2016 razem jechaliśmy na te mistrzostwa Europy do Santa Susana w Hiszpanii. Jest to dwukrotny mistrz Polski w IFBB, w kulturystyce ciężkiej, ekstremalnej. Także chłopy już no, troszeczkę z zębów widać zjadł na tej siłce. Pewnie nam zaraz o tym opowie. No i też człowiek, który w tym sezonie znowu wrócił po jakimś tam czasie rozbratu ze startami. Zapytamy go dlaczego w zasadzie, bo ja też nie wiem. Startował w mega formie zajebistej parę tygodni temu w Anglii. Zajął tam pierwsze miejsce, ale niestety nie wygrał Open, co spowodowało, że nie wygrał karty Pro. Też się ociera, tak jak ja, o tą kartę. Może w przyszłym sezonie, zaraz dowiemy, kiedy będzie startował. I zobaczymy, jakie ma plany na dalszą swoją przyszłość. Moim gościem dzisiaj będzie dzik nad dzikami, Wojtek Pieczaba. Zapraszam. Taki sprinter się trafił. Siema, Wojtek. Witam was serdecznie. Już. W progach u mnie w Rzeszowie, w Chelzimie. Dzięki, że przyjechałeś, znalazłeś chwilkę czasu. Ja wiem, że ty jesteś mocno zabieganym człowiekiem. No weekendy, powiem ci teraz, do końca wakacji już mam całe zarąbane. Ale jak powiedziałem, że przyjadę, bo raz już tam ciebie delikatnie wysterowałem, przyznam się, akurat był okres mojej redukcji, no i nie za bardzo tam podeszło wtedy, ale jak powiedziałem, będę, to na pewno będę. Wojtek, powiedziałem tak, że po roku 2016, kiedy zdobywałeś tytuł Mistrza Europy, nagle na dwa lata ciebie zabrakło. Czym to było spowodowane? Co się z tobą stało? Spowodowane by to było tak naprawdę dwoma kwestiami. Pierwsza gdzieś tu się kręci, moja żona, wtedy jeszcze narzeczona. Nakrzyczała na ciebie, może jak krzyczała, ona krzyczy na mnie codziennie, także tym bym się mocno nie przejmował. Ale co, no trzeba było poukładać pewne sprawy takie prywatne. I takie postanowienie po prostu, że muszę dać organizmowi chwilkę odpocząć. Zamierzony taki cel specjalnie, jak zawsze, że tak powiem, i z treningami, i ze wszystkim, ja mocno tak kontrowersyjnie podchodziłem, więc stwierdziłem, że takie jak inni odchodzą, dobra, teraz będzie sobie leciutko trenował. Nie, ja odciąłem się totalnie, tak naprawdę przez rok praktycznie. No właśnie, rok czasu nie weszłem na siłowni, nie weszłem na siłownię w ogóle. Jedynie co to tak naprawdę moja aktywność się spowodowała do spacerów z żoną. Ale serio było tak, że ci się nie chciało w ogóle trenować przez ten rok? Czy miałeś takie napady, że nie, kurde, idę, ale nie mogę? I powstrzymywałeś się? Miałem takie napady, szczególnie tak po pierwszych dwóch miesiącach, może trzech. To takie jak już, że tak powiem, no z nudów chyba mi mówię, no już trzeba by się w końcu ruszyć. Ale, że tak powiem, wtedy jakieś tam telefony do tenera i tak dalej. Uspokojenie trochę głowy i tego wszystkiego. Okej, ma być ten odpoczynek, to ma być odpoczynek. Jak już minął ten czas, na szczęście, postanowiliśmy się przyszykować na te zawody. Spałeś na siłowni później, wróciłeś, tak? W tym roku. Znaczy starałem się właśnie to ograniczać, starałem się, jak wpadłem, tak, na pierwsze treningi, to owszem, to się mocno przytulałem do tego wszystkiego i jeszcze było, a może jeszcze to byśmy dołożyli, ale tutaj, że tak powiem, starałem się uspokajać tą chorą głowę. No i co, no i w tym roku już się udał ten powrót na wiosnę. Teraz myślę, że mam nadzieję, że się uda coś jeszcze na jesieni wyskrobać ze mnie i coś na jesieni jeszcze powalczyć. Czyli masz plany też coś w tym roku jeszcze? Tak, jeszcze w tym roku myślę, że plany są na jakieś tam 5, może 6 startów. Naprawdę? Jeżeli się wszystkie wypalą, co mam nadzieję, że tak będzie, to troszkę większość wyjazdów poza nasz. A coś może zdradzisz? Jakiś tam najważniejszy start, który tam sobie obrałeś między innymi? Najważniejszy start, no to niezaprzeczalnie chyba Olimpia. UK? Tak, UK. Coś tam w Rimini, Amsterdam i Niemcy. Także troszkę pojeżdżę, troszkę popróbuję powalczyć z tymi chłopami. No zobaczymy, co wyjdzie. I powiedz mi tak, jak oceniasz w ogóle takie starty w NPC?
bo wiesz, utarło się u nas w Polsce, że my jeszcze mamy tam lata świetne do tyłu za nimi, nie? Ale jak ja pojeździłem, widziałem ciebie, ty jedziesz, wygrywasz, no to chyba z nami tak nie jest źle z tymi Polakami, co? Oni tam się boją tak naprawdę. Niezaprzeczalnie tak jest. Ja jako, że tak powiem tak, praktycznie dwa lata odsunięty trochę od strony stojący bardziej przed nią niż na niej. Jadę na zawody, rozbieram się i chłopaki, którzy tam przyjeżdżają, którzy są prowadzeni przez topowych pro, bo przyjeżdżają razem z nimi, tak, podchodzą tak, i gratulują formy jeszcze przed wyjściem na scenę. Ja się czułem, nie wiem, na początku nie byłem świadomy nawet w ogóle, mówię, tego, czy ktoś sobie robi ze mnie jaja, czy faktycznie tak jest. Mówiłeś, na backstage'u patrzysz na chłopów, myślisz, o kurde, co ja tu robię, nie? Tak, wyszedł i to chłopy, którzy byli z Metafizyk wyszli, to ja mówię, kurwa, mówię, co to za konie. A później na scenie, jak się udało wygrać kategorię, tak samo, chłopaki z już super ciężkiej przychodzili, zagadywali. Też muszę powiedzieć, że troszkę inna jednak atmosfera ta zagraniczna niż ta u nas w kraju, to też ubolewam, ale niestety tak jest. Poziomowo na pewno my jako kraj nie odstajemy w zupełności. Na pewno możemy śmiało jeździć, walczyć z podniesioną głową, bez wstydu, bez żadnych oporów, jak najbardziej tak. Tylko trzeba tą formę jeszcze zrobić, nie? Bo niektórzy jeżdżą z podniesioną głową, ale bez formy. No to się zdarza, ale to myślę, że to już nie generalizujmy, czy to jest Polak, czy ktoś inny, bo to się zdarza na każdy zawód, to w takie rodzynki, którzy... Ktoś ich okłamał, nie wiem, może tak to nazwijmy, że... Słuchaj, mówisz, że nie chcesz generalizować, ale zmieniłeś federację. Tak. Czym to też spowodowane było? Czemu dalej nie szedłeś w IFBB? Czemu Elite Pro na przykład Cię nie interesowało, bo to też jest teraz do zdobycia karta. Zmiana jest, aczkolwiek ja od samego początku mówiłem, że Elite Pro mnie po prostu nie interesuje. Na ten moment, ja wiem, fajnie wejść w ranking, wygrać ranking, zebrać dużo pieniążków, fajna opcja, ale dla mnie start, jeżeli to ma się nazywać Pro, to chciałbym startować z zawodnikami faktycznie pro. Tutaj jeszcze jest to za młody etap, tak naprawdę chłopaki, którzy przechodzą z tego amatorstwa do pro, dalej tak naprawdę konkurują z tymi samymi ludźmi, którzy startują. Dzisiaj wygrywam pro, jutro mam start w pro i dalej konkurujemy w tym jako tutaj zawodnicy. Tym bardziej, jeszcze że tam po kilka poziom... miejsc dostaje te karty, tak? Pierwszy, i drugi, to rozdawanie trzeci. Kart, jak to mówię czasem, no to nawet nie jest przymrużeniem oko, bo to jest karta rozdana na telefon. No niestety, ale jeżeli ktoś, mamy budować prestiż, no to według mnie nie tędy droga się buduje tak prestiż, tylko faktycznie zdobywanie tej karty, tak jak to kiedyś było, tak? Czekaliśmy rok czasu na Mistrzostwa Świata i jedną kartę pro i to był faktycznie prestiż. Teraz ten plus, że mamy ją zdobywać więcej, okej, okay, jest więcej zawodów, ale nie na każdym Diamondzie, że tak powiem, całe Open zdobywa karty. Trochę za dużo. Ja wiem, że trzeba szybko zbudować nową federację tak naprawdę i to wszystko, ale jeżeli mamy budować ten prestiż od samego początku, trzeba się zastanowić, czy to w tą drogę powinno być. Ale jak mówiłem już wcześniej, ja dalej mam nadzieję, że w końcu ktoś mądrzejszy pójdzie po rozum do głowy i coś zrobią z tym, żeby to wszystko mogło razem wspólnie działać, bo jak mówiłem, sport ma łączyć, a nie dzielić, więc czekam na to z niecierpliwością, aż w końcu ktoś to, że tak powiem, weźmie trochę za dupę i ogarnie tak, żeby to działało, że tak powiem, wszystko wspólnie w jednym tempie. Myślę, kurczę, że to może nieprędko nastąpić teraz. Może nie za naszych czasów, ale chociaż żebyśmy nabrali ten kierunek, żeby to szło w tą stronę. Okej, czyli jednym słowem, starasz się o kartę pro, tak? Chciałbyś zdobyć tę kartę? Niezaprzeczalnie, tak. Zawsze moim marzeniem, no chyba jak każdego tak naprawdę, kto zaczynał tą... tą togę, że kiedyś ten start w Stanach był marzeniem i ja chciałbym spróbować przynajmniej o to powalczyć. Myślę, że mówię, no jakieś tam szanse zawsze jakieś są, jak się tylko człowiek przyłoży, no tak. Powalczy z czystym sumieniem, że tak powiem, wyskrobię tą formę, to zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Ja sobie obrałem taki cel, bo jakiś zawsze trzeba mieć i będę do tego dążył. Co wyjdzie, zobaczymy, ale na pewno będę się starał, żeby tak to się zakończyło. Ty na Olimpii jeszcze nie startowałeś, tak? Nie, na żadnej Olimpii nie startowałem. Polecam naprawdę emocje,
i cała otoczka tego wszystkiego, to czujesz się jak na prawdziwej linii. Ta sama scena, jak teraz byliśmy właśnie z Karolem tam w Hiszpanii, polecam naprawdę. Pewnie w UK będzie to samo, także warto wystartować, tym bardziej, że na taką Olimpię szykuje się zazwyczaj czołówka bodybuilderów z całego świata. Tak, więc tak. To możesz się sprawdzić, no wtedy z najlepszymi, tak? Tak, dokładnie. Sama ta też liczba zawodników już jest podażająca. Jak jedzie się na zawody i się słyszy 200, 300 zawodników, dużo. Tam na ten moment już wiem, że jest ponad 5,5 za zarejestrowanych zawodników. No to samo to ta frajda wystartowania w takich zawodach, no to już mnie kręci. A tak jak mówisz, też nie znam zawodnika, który by powiedział, że lepiej odpuścić takie zawody, bo to no jeszcze nie to jest spełnienie marzeń. Ja zawsze o tym marzyłem, żeby pojechać na Mistrzostwa Olimpii, bo to jest kwintesencja tej kulturystyki, tak? Każdy o tym zawsze gdzieś tam, wiesz, to było dla nas jakiś czas temu jeszcze niedostępne w ogóle, a teraz już możemy sobie na to pozwolić. No i to jest właśnie fajne, tak, że mamy takie szanse, nie? Jak zawsze ja tłumaczę, jak jeżeli jest lekkoatleta i jego marzeniem jest ten start na Olimpiadzie, tak dla nas ten start na Olimpii zawsze to jest ten szczyt marzeń, który zawsze każdy by chciał to osiągnąć i tam stanąć na tych deskach. Także będziemy próbować. My dzisiaj zrobimy kolejny krok ku temu, żeby pojechać na tę Olimpię i potrenujemy, tak? Skoro już się tyle nagadaliśmy o tym, to może warto byłoby coś machnąć. Ponoć są jeszcze pączki do zjedzenia, ale potreningowe niby można, nie? Jak podobno, się mocno podćwiczy. Podobno tak. A ty i tak jesteś dobry dzik, bo już zrobiłeś klatę i plecy, także teraz tak. jeszcze barki, a później nogi na wieczór, słyszałem, tak? Tak, wieczorem nogi i myślę, że to będzie dobrze. Lecimy, robimy barki i coś do jakąś łapkę, tak? Jeszcze do tego. Tak, coś tam dorzucimy no. Taki gość mi się podoba, cały dzień trenuje, tak jak mówi, widzicie, to jest gość nienapasiony siłownią. On po prostu tęsknił na tą siłownię. 2 lata nie trenował, to teraz nadrabia. Teraz 3 treningi dziennie. Gryzie sztangę. Gryzie. Dobra, lecimy. Dobrze, że pachy ogoliłem dzisiaj w hotelu, bo miałem takie zarośnięte. A to, co Wojtek mówił, że on ma kontrowersyjne takie trochę podejście do treningu, to zobaczycie, tak jak już jak zresztą już widzicie, już jest coś tutaj innego niż zazwyczaj. I podejrzewam, że ten trening będzie takim niecodziennym treningiem. Tym bardziej, że Wojtek ma tak no, niecodzienne metody treningowe, to pewnie nam dzisiaj zasponsoruje coś takiego, co jeszcze mogliśmy nie widzieć na oczy. Ale dobrze, taki bodziec się przyda i coś nowego też nam się przyda, do zobaczenia. Teraz będą dobre wygibasy. Będziemy robić tył barków. W zasadzie to tutaj pracuje cały bark, bo będzie unoszona sztanga w ruchu takim obiema rękami. Zaraz nam Wojtek zresztą zademonstruje, ale czuję, że będzie piekło. Powiem wam, że ciężkie bardzo ćwiczenie. Dość technicznie ciężko ogarnąć. Wojtek widzę najbardziej robi w zgiętych rękach. Ja troszeczkę może zrobiłem za prosto. Ale wchodzi tył barków, jeszcze teraz czuję. Tylko co w momencie, kiedy nie mamy takiej sztangi? Zaraz nam Wojtek powie, co można zrobić. Czy z hantlami? Nie, hantlami to nie dam radę. Jeżeli nie mamy takiej sztangi, na czym to można zrobić? Możemy zrobić nawet na prostej sztandze, krótkiej, jeżeli mamy. Wtedy tak trzymać? Tak. Możemy zrobić nawet na łamanej. Aczkolwiek ja zawsze zachęcam ludzi do tego, żeby sobie tworzyli. Ja za niedługo stworzę taki jeden dążek do wyciągu, do bramy, na którym też będzie to ćwiczenie i parę jeszcze innych na plecy. Już je testowałem. Na zamówienie będzie, tak? Na zamówienie będzie dążek tak robiony, aczkolwiek mówię, to żadna skomplikowana technologia stworzyć coś takiego i do tego też zachęcam ludzi, żeby próbowali. Każda nowość, jeżeli odczucia są dobre, dlaczego nie? Próbować, no jasne. Szukać. Jaka waga teraz u Ciebie? Obecnie 12-13. 113? O kurde. A na scenie miałeś teraz ile? Znaczy na ważeniu? 98-99 jakoś tak. I teraz do kiedy? Taki okres jeszcze masz, teraz jakiś masowy robisz? Jeszcze 6 tygodni. Masy, tak? Tak. I czyli w połowie sierpnia zaczynasz? Tak gdzieś? Czy pod koniec sierpnia? Pod koniec.
Ale nie jesteś tam dużo, czy nie zajdę, nie? Mocno nie, dlatego właśnie jeszcze. Ale jednak chciałbym, wiesz, trochę tych, ile się nabić da, to, no, to żeby tak, bić. Tak. Ale tam czy jakiś masz taki okres luźniejszy, czy tu jeszcze trzymasz tego? Teraz już jałem się. Trzeba wykorzystać masę, a nie napierdalać, o, nie? Nie wiem, wiesz, wtedy jak zjechałem tak naprawdę to tydzień, 10 dni takiego, wiesz, luzu i wystarczyło, pod koniec to i tak już się źle czułem. Już wiesz, zajebane tym wszystkim. Bębę nie do opanowania, mówię, kurwa, bez sensu. Czyli jesteś tego zdania, że żarcie śmieciowe nie jest dla nas. Niestety, spustoszenie robi dla każdego, to nie? Jest fajny jeden dzień, to wszystko, żeby tak jako, tak powiem sobie, nagrodzić to i to, i to jest wszystko. Głowa, żeby tylko odpoczęła po prostu. Zjesz dwa dni już później, kurwa, ciebie kurczak, nie? Czyli indyk. Prysznica prawie. Ale powiem wam, że kurwa 10 kilo robi taką robotę, że masakra. Kiedyś zawsze miałem stresa przed bojami w trójboju. Jak podchodziłem pod trójbój, pod boje. Pomimo tego, że w treningu wypierdalałem to, co robiłem, bo zawsze dawało się mniejsze ciężary, to zawsze podchodziłem w stresie. I często przez sam stres paliłem, kurwa. Ja też. Widziałem, że na przykład siadam 220 na 2, podchodzę pod 200, kurwa, pyk, kurwa, gość nie wstał. No i co to jest? No tak, tak, to właśnie też. Przygotowane na 250 leciutko, 200, 220 stopy. Podnosimy obie ręce i jedna cały czas jest w powietrzu, w całym napięciu. Trzeba szybko robić, żeby szybko skończyć. Ale jak do tego się dołoży razimy, czyli ten sposób oddychania przy każdym spięciu i przy każdym rozciągnięciu, to już nie jest tak łatwo. Do domu tylko 500 km, a barki już mówią, Manik, weź się odpierdol. Ja nie, jak ja będę kierownicę trzymał, chyba ręce taśmą kojącą sobie przylepię i będę napierdzielał. Podnieś do góry. Dzisiaj nie ma gadki, bo kurwa nie ma nawet z czego tutaj pogadać. Pot się leje strumieniami, barki są 500 km stąd, z bólu. Jeszcze biceps teraz też, tak jak widzicie, no co ja będę wam mówił, tak trzeba robić, jak robimy. Kurde, wszystko piecze, wszystko boli, ale dobrze. I tutaj znowu ćwiczenie.
na zasadzie takiej, że mamy stałe napięcie. Widzę, Wojtek bardzo bazuje na tym, żeby mięsień pracował dłużej niż macie to w zasadzie, bo zobaczcie, jak często my trenujemy, znaczy większość osób, że robimy serię, która trwa 10 sekund. Tutaj seria w stałym napięciu trwa, widzicie, całą tą serię, czyli około 10 minuty. To jest dobry sposób, często o tym słyszałem, też często sam to robię. Można próbować, próbujcie takich myków, bo naprawdę się przydają. Łapa po tym też piecze i jak widać nie trzeba dużego ciężaru wcale. Dzisiaj, pomimo niby lekkiego treningu wyjazdowego, niestety, a może i niestety, zrobiliśmy dość porządnie i barki, i bicepsy. I to się właśnie szanuje, bo mój gość podszedł profesjonalnie do swojego zadania, czyli do bycia gościem w TurboKoksie. I przygotował nam specjalny zestaw, fajny bardzo zestaw, można wypróbować, spróbujcie na sobie. Na pewno są to metody trochę inne, innowacyjne. A ty się uczysz sam takich metod? Sam sobie myślisz, czy ktoś ci pomaga? Znaczy sam się uczę trenera. Leszek Michalski od początku mojej, że tak powiem, kariery, który gdzieś tam próbowałem cokolwiek się ruszać, to wziął mnie pod swoje skrzydła i on mnie uczył. Sam też się uczy na bieżąco, że tak powiem, jeżeli chodzi o tą całą biomechanikę. No a człowiek, który ma, że tak powiem, jak to się mówi, kreatywność, tak, to i nie boi się wyzwań. Ma zajebiście chyba dużo wolnego czasu, żeby myśleć nad nowymi ćwiczeniami, bo czasem co pojadę na konsultację, na trening, to zawsze coś nowego pokażę, zawsze coś innego mi to powie. Czasem powiem szczerze, że też dostaję białej gorączki, jak widzę już coś takiego, coś co po trzech ruchach już mi odmawia posłuszeństwa mięsień, a tu jeszcze cztery sety przede mną, ale są efekty. Wszystko zmierza do tego, żeby coraz lepiej, żeby być coraz lepszym, coraz lepszą tą formę robić. Wszystko po to, żeby w tym sporcie być, progresować i jak ktoś by tą formę robić. To właśnie wyjąłeś mi do ust, co chciałem powiedzieć, że tutaj już barki odmawiają posłuszeństwa, a sobie myślę jeszcze trzy serie, kurde, nie? To jest właśnie dobre w tym treningu, bo tak nie, to na pewno dobrą sprawę nie mówiły duże ciężary. Oprócz wyciskania, to wiadomo, wychodzę z tego założenia, że wrzucasz pierwszy bodziec siłowy, a później już dobijanie tylko, tak? Tak, dokładnie. No tym bardziej, że to było pierwsze trzy, więc można było sobie jeszcze na to pozwolić, a później, to mówię, zawsze dźwiganie dużych ciężarów, okej, można sobie od czasu do czasu na to pozwolić, ale tak naprawdę istota samego treningu to obciążyć ten mięsień maksymalnie, tak? No. Jak już, że tak powiem, siła nam nie pozwala wycisnąć więcej niż te 5 kg, a mięsień już to, że jest ten maks, to po prostu jednak nie przeskoczysz tego już wtedy w tym momencie. Jest obciążony, trening jest zrobiony na 100%, to co miało być zerwane, niech będzie zerwane, to co naderwane, naderwane, mięsień jest zadowolony, a teraz go trzeba odżywić. Tak, i pączkami. Pączkami i niech będzie, niech właśnie. Ja powiem wam szczerze, z jednego się cieszę, że dzisiaj zrobiliśmy małą partię, bo to były barki. Co by było, gdybyśmy mieli robić nogi? Jakby takie metody weszły na nogi, to ja chyba bym tutaj w tych białych spodenkach to wychodził z czarną plamą na dupie, ale na szczęście robiliśmy tylko barki. Także dobra, Wojtek, postać nietuzinkowa, dodam, jak widać, fajny człowiek, super trening, możecie się pouczyć, przynajmniej od starszych, od bardziej doświadczonych, chociaż doświadczone osoby też mogą spokojnie sobie to obejrzeć, bo tyle nowości, nawet ja po 18 latach treningów mogę coś zawsze wyrwać dla siebie. Także jeszcze raz dziękuję, że byliście, a ja zapraszam do kolejnych odcinków i do śledzenia Wojtka dalszej kariery w tym roku, bo jeszcze zamierza startować, także kibicujemy i trzymamy kciuki. Trzymajcie się, nara. Real Farm Redact Burn to wyjątkowo silny spalacz tłuszczu. 15 naturalnych składników zadba o twoją redukcję. Sprawdź na realfarm.eu.